Dziękuję wydawnictwu Biały Wiatr za tyle pięknych książek, które chce mi się czytać, czytać, czytać i pokazywać. Bierzcie i jedzcie. Jean Tinder, moje ostatnie wcielenie. Od przebudzenia do mistrzostwa. W życiu każdego człowieka nadchodzi kiedyś najcenniejsza chwila. Czy to w zeszłym roku, czy w przyszłym życiu, czy wywołane przez smutek lub ulgę, wypadek lub odkrycie, nieuniknione wezwanie rozlega się z głębi serca. Odbija się echem w przód i w tył, poprzez chwile, historie, doświadczenia i wcielenia, aż do momentu, gdy śpiący anioł w głębi duszy zaczyna się budzić. Dla wielu to wezwanie jest odległe o całe wieki, ale ty już usłyszałeś jego pieśń. Obudź się, ukochany, obudź się. Nadszedł czas, żeby sobie przypomnieć. Czas wrócić do domu. Ten powrót do domu jest najdłuższą podróżą, w jaką kiedykolwiek się wybierzesz. Ale jej cel jest bliższy niż twój własny oddech. Kiedy dotrzesz na miejsce, każda łza stanie się klejnotem. Każda potrzeba zostanie zaspokojona, a każda miłość stanie się echem twojej własnej miłości. Ponieważ ostatecznie to ty jesteś wszystkim, czego szukałeś. Jest uświadomienie sobie, że rzeczywistość oraz życie zawierają w sobie znacznie więcej niż to, co widać gołym okiem. Obejmują one głębokie zrozumienie kilku faktów, choć oczywiście nie wyczerpują całego tematu. Narodziny nie są początkiem, a śmierć nie jest końcem. Jesteśmy duchowymi istotami, czasowo doświadczającymi siebie w materii. Nasza życiowa droga nie jest wyznaczona przez jakiegoś zewnętrznego Boga, przewodników, anioły, innych ludzi czy wszechświat. Chyba że w to wierzymy. Istnieją niewidzialne mechanizmy, które tworzą rzeczywistość, w tym energia, świadomość, intencje, pytania i wiele innych. Każdy człowiek nosi w sobie odwieczną iskrę boskości. Ten płomień nigdy nie przygasa, bez względu na to, jak bardzo jest ukryty czy zapomniany. Życie ma głębszy sens, który wykracza daleko poza gromadzenie dóbr materialnych i władzy, poza skrupulatne kształtowanie własnej tożsamości, czy też poza niekończące się starania, żeby postępować właściwie. Na początku przebudzenie jest czystą euforią. Życie nabiera blasku, którym chcesz się podzielić ze wszystkimi. Nieważne, że inni ludzie patrzą krzywo na twoje nowe, niesamowite doznania, albo że rzeczy w twoim życiu
jeszcze nie odzwierciedlają tego, co wiesz, że jest możliwe. Ogromne drzwi się otworzyły, oferując ci wgląd w zupełnie nową rzeczywistość. Pojawia się wizja nowego życia, a możliwości wydają się nieograniczone. Problemy świata z pewnością mogą zostać rozwiązane, jeśli tylko podniesiemy nasze wibracje. Życie w końcu będzie takie, o jakim zawsze marzyliśmy. Jeśli tylko uda się pozbyć negatywnych myśli. Miłość jest odpowiedzią na wszystko, a światło ostatecznie zwycięży ciemność. To ekscytujące i porywające, ponieważ w końcu czujemy, że możemy zrobić coś, co może zmienić świat. Zamiast błagać jakieś bóstwo o pomoc lub pozostawić wszystko przypadkowi, przeznaczeniu i losowi. Ten piękny etap przebudzenia może trwać miesiącami, latami, a nawet wcieleniami, zależnie od czynników znanych tylko Twojej duszy. Jednak jest to tylko fragment podróży, a nie ostateczne jej przeznaczenie. To, co następuje później, zwykle nie jest tym, czego się spodziewałeś w pierwszych radosnych chwilach. Doświadczysz bowiem samotności i opuszczenia, straty, a nawet beznadziei. Dzieje się tak, ponieważ nieuniknione ponowne zjednoczenie ze sobą wymaga uwolnienia wszystkiego, co jest nieprawdziwe, czyli tego, co nie pochodzi z ciebie. Dlatego kierowane przez wewnętrznego mistrza życie zaczyna układać się na nowo, żeby dopasować się do nowej trajektorii. Ludzie, sytuacje i rzeczy, które były ci bliskie, mogą zacząć znikać z Twojego życia. Może Ci się wydawać, że Twoje wewnętrzne systemy naprowadzania i intuicji przestają funkcjonować. Prawdy, które kiedyś dawały Ci pocieszenie, nagle obracają się w nieistotny pył. Nieokreślona ciemność i niewyjaśniony strach mogą przysłaniać Twoje dni, a zwłaszcza noce. Będą chwile, kiedy poczujesz się zagubiony ponad wszelką nadzieję, zapomniany, zwiedziony na manowce i kiedy nade wszystko będziesz pragnął zrezygnować z tej podróży lub całkowicie opuścić tę planetę. Jestem tutaj, żeby ci powiedzieć, że to wszystko jest naturalną częścią podróży i że nie będzie trwało wiecznie. Żeby stać się wszystkim, czym jesteś, musisz uwolnić wszystko, czym nie jesteś. Poziom trudności zależy od tego, jak bardzo jesteś przywiązany do starych wyobrażeń o sobie samym. Mistrzostwo definiuje jako pełną świadomość i absolutną akceptację wszystkich swoich wyborów i doświadczeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ponieważ wraz z tą akceptacją przychodzi prawdziwa mądrość. Eony czasu temu Twoja dusza wyruszyła na poszukiwanie, żeby odkryć siebie i doświadczyć swoich kreacji. To, co wydarzyło się później, jest wszystkim, przez co kiedykolwiek przeszedłeś. Każdy krzyk agonii i każda łza radości,
każda zdrada i każdy sukces, każde złamane serce i każda miłość. Wszystko było darem doświadczenia dla Twojej duszy. Kiedy presja wydaje się zbyt duża do zniesienia, pamiętaj, że diamenty nie rodzą się z łatwością i wdziękiem, a Twoje mistrzowskie ja zbiera cenną mądrość z każdego odcienia bólu i straty. Bo widzisz, mistrz jest esencją wydestylowaną z każdej chwili Twojego istnienia. Na przykład wyobraź sobie różę. Składa się z liści i korzeni, ostrych kolców i delikatnych płatków, z bólu i przyjemności, z ciemności i światła. Jednak te definicje tracą na znaczeniu, kiedy nadchodzi czas, żeby wydestylować esencję róży w święty olejek. Płatki, drogocenny owoc róży, są zbierane, miażdżone, łączone i prasowane, aż wypłynie z nich kropla słodkiej, pięknej esencji, którą zbierzesz. Ten olejek, podobnie jak wewnętrzny mistrz, jest rezultatem każdego odcienia cierpienia i radości, jakich kiedykolwiek zaznałeś. Teraz dostępny jako święte błogosławieństwo, kiedykolwiek jest potrzebne. Kiedy piszę o mistrzu, jest to sposób na nazwanie esencji Twojego ja, która zawiera mądrość każdej chwili Twojego istnienia. Nie jesteś tylko zagubionym i ograniczonym człowiekiem. Mistrz zapewnia poszerzoną, wielowarstwową świadomość, jeśli sobie na nią pozwolisz. Mistrz nie jest od Ciebie oddzielony. Nie czeka na zjednoczenie. Mistrz jest wewnątrz Ciebie, czekając na przyjęcie w Twojej ludzkiej rzeczywistości. Mistrz nigdy nie wyprze tego, co ludzkie, ani nie uratuje Cię od wybranych przez Ciebie doświadczeń. Ale możesz pozwolić, żeby Jego mądrość była obecna w każdym doświadczeniu. A takie pozwolenie może zmienić wszystko. Miłość do siebie jest fundamentem, na którym musi być zbudowane wszystko inne w Twoim nowym życiu. Aczkolwiek prawdziwe zakochanie się w sobie jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie kiedykolwiek napotkasz. Oznacza to, że Twoja troska o siebie, Twoje marzenia i pragnienia, Twoje preferencje, a nawet spokój ducha są ważniejsze niż cokolwiek innego. To oczywiście przeczy prawie wszystkiemu, czego nauczono Cię o tym, co to znaczy być dobrym człowiekiem. I nie chodzi tu o krzywdzenie czy manipulowanie innymi. Chodzi po prostu o traktowanie siebie z jeszcze większą życzliwością, akceptacją, miłością i zaufaniem, niż obdarzasz swoich najdroższych bliskich. Chodzi również o uznanie i przyjęcie tych części siebie, które ukrywasz przed wszystkimi innymi. Tych, które cię frustrują,
lub czujesz, że nie są godne miłości. Powszechnym zjawiskiem jest ukrywanie swoich niekochanych części przed innymi, żeby być akceptowanym. Jednak ostatecznie nie możesz ich ukryć przed samym sobą. I to właśnie sprawia, że tak trudno zaakceptować, nie mówiąc już o kochaniu, własną istotę. Ukryte poczucie winy, wstyd i bezwartościowość mogą sprawić, że odnalezienie tej miłości będzie się wydawało niemożliwe. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, proszę Cię tylko o otwarcie na taką możliwość. Przekonasz się ostatecznie, że absolutna miłość i przebaczenie ze strony prawdziwego ja są nieuniknione. Miłość do siebie jest tym, co wprowadza do Twojego życia magię, łatwość, łaskę oraz przepływ. To jest dokładnie to, co może poruszyć zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne mury. Ta boska miłość jest tym, o czym mistrz już wie i co posiada. I co człowiek musi w końcu pozwolić sobie przyjąć. To ostateczna odpowiedź na każde pytanie, rozwiązanie każdego problemu i cel każdej przygody. Niezależnie od tego, czy czujesz teraz tę miłość, czy nie, uwzględnij możliwość, że ona tam jest i że cię znajdzie. Na początku byłeś jednością, czystą świadomością. Ta świadomość odczuwała pragnienie poznania siebie i doświadczenia. I to pragnienie stworzyło wszystko, co jest, w tym ziemię i Twoją obecną ludzką sytuację. Żeby móc doświadczać i odkrywać siebie, Twoja rdzenna świadomość, Twoja dusza lub prawdziwe ja wytworzyła wiele ludzkich wcieleń, z których każde jest indywidualną ekspresją Twojej jaźni, siebie. W trakcie każdego wcielenia ludzka świadomość generuje niezliczone aspekty lub ekspresje siebie poprzez liczne doświadczenia. Istnieje wiele poziomów rzeczywistości i doświadczenia oraz wiele warstw aspektów. W ciągu jednego życia przeżyjesz niezliczone sytuacje, które stworzą niezliczone aspekty. W idealnym scenariuszu aspekt jest świadomie tworzony i szybko integrowany. Na przykład, kiedy uczysz się prowadzić samochód, tworzysz aspekt kierowcy. Na początku to wymaga dużo uwagi i skupienia, ale w miarę jak przekształca się w doświadczoną część ciebie, jazda staje się automatyczna. Twój aspekt kierowcy służy ci w razie potrzeby, pozwalając ci się otwierać, odczuwać i myśleć o innych rzeczach, umożliwiając rozmowę ze sobą lub z kimś innym i tak dalej. Generalnie jest bardzo przydatny, dobrze cię wspiera, zakładając, że był prawidłowo wyszkolony. I łatwo ponownie się integruje, kiedy nie siedzisz za kierownicą. Jednak jeśli przydarzy ci się wypadek, powiedzmy, że inny samochód przejechał znak stopu i mocno uderzył w bok twojego auta, traumatyczny schemat energii tego doświadczenia spowoduje,
że część aspektu kierowcy utknie. Utknie w traumie swojego doświadczenia. I dopóki nie zostanie sprowadzony do domu i ponownie zintegrowany, będziesz odczuwał jego wpływ na różne sytuacje. Wszyscy mamy niezliczone aspekty, które utknęły. Aspekty mogą pochodzić z sytuacji, których doświadczyliśmy w tym życiu, szczególnie w młodości, ale często są przenoszone z poprzednich wcieleń. To ostatnie jest szczególnie aktualne i prawdziwe w przypadku osoby będącej w procesie przebudzenia, ponieważ jej zadaniem w tym życiu jest sprowadzić wszystkie części i elementy z powrotem do domu. Wiele części ciebie utknęło w strachu, w zdradach, złości, odrzuceniu, porażkach itd. Te dynamiki są wyzwalane przez wszystko, co przypomina pierwotną sytuację, w której zostały stworzone. Wtedy, będąc całkiem nieświadomym tego, co naprawdę się dzieje, kiedy te uczucia i reakcje się pojawiają, myślisz, że one są twoje. Potem próbujesz je naprawić, walczyć z nimi lub w inny sposób na nie oddziaływać. Podczas gdy tak naprawdę to tylko jeszcze jeden aspekt wychodzący na powierzchnię i odgrywający swoją starą, zmęczoną historię. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy siebie i tego, co naprawdę dzieje się wewnątrz, integracja postępuje, a aspekty mają coraz mniejszy wpływ na twoje życie. Czasami to bardzo intensywny proces, który wymaga ogromnej cierpliwości i współczucia dla siebie. W trudnych chwilach pamiętaj, że integracja jest naturalna i nieunikniona. Wszystko, co naprawdę musisz zrobić, to kochać siebie i uznawać to, co czujesz. Bo tak naprawdę nie ma w tobie nic, co wymagałoby naprawy. Głęboki i świadomy oddech jest praktycznym i skutecznym lekarstwem na wszystko, co cię niepokoi. Głównie dlatego, że to szybki i łatwy sposób na ucieleśnienie miłości do siebie. Kiedy twój umysł jest zdezorientowany, weź kilka głębokich oddechów, a pojawi się jasność. Kiedy twój żołądek jest ściśnięty ze strachu, weź głęboki oddech i poczuj ulgę, jaką to przynosi. Kiedy walczysz z ciemnością, utknięciem i depresją, spędź trochę czasu każdego dnia oddychając głęboko i poczuj, jak wszystko wewnątrz ciebie zaczyna się poruszać i otwierać. Kiedy dobry, głęboki oddech staje się twoją odpowiedzią na jakikolwiek dyskomfort, zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Dobry, głęboki oddech nie tylko dostarcza do komórek życiodajnego tlenu, ale również wnosi energię siły życiowej w całą twoją istotę. Oddychać znaczy żyć, a oddychać świadomie znaczy
żyć świadomie. Kiedy oddychanie stanie się twoją domyślną reakcją na każde wyzwanie i każdą trudną sytuację, zaczniesz doświadczać jego skuteczności, a umysł się wyciszy. W naturalnym, ale trudnym procesie stawania się wszystkim, czym jesteś, i uwalniania wszystkiego, czym nie jesteś, twoje ciało i umysł nieraz popadną w chaos. Innymi słowy, jeśli idąc przez życie masz tendencję do polegania na swojej inteligencji, będą dni, w których poczujesz, że twój mózg ma pojemność dwulatka. Nawet jeśli zawsze byłeś zdrowy, będą chwile niewytłumaczalnych fizycznych dolegliwości i bólów. Jeśli pójdziesz do lekarza, prawdopodobnie nie znajdzie niczego, ponieważ nie wie, jak wykryć zmiany, które zachodzą w wyniku przekształcania całej matrycy twojej ludzkiej egzystencji. Kiedy nadejdą te dni? A możesz być pewien, że tak się stanie? Należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, bardzo ważne jest, żeby dbać o swoje ciało. Ono przechodzi ogromną transformację i potrzebuje wszelkiego możliwego wsparcia, jakie możesz mu zapewnić. Daj mu zatem dużo świeżego powietrza, wody, kontaktu z naturą, odżywczego jedzenia, masażu i wszystkiego, co jest pomocne. Po drugie, przypomnij sobie, że wszystko jest w porządku i że te zmiany są naturalną częścią całego procesu. Weź porządny, głęboki oddech. I przypomnij sobie, że to też minie. Wirus energii seksualnej jest wynikiem braku równowagi pomiędzy pierwotną dualnością energii męskiej i żeńskiej. Ta nierównowaga rozpoczęła się eony temu i rozgrywała się na niezliczone sposoby na przestrzeni całej historii Ziemi i ludzkości. Ten energetyczny wirus jest podstawą prawie każdego zniekształcenia ludzkiej świadomości i doświadczenia. Powoduje on potrzebę zdobywania energii lub karmienia się nią. Czy będzie to jawne i obraźliwe, czy też ukryte i manipulacyjne. Podobnie jak każdy pasożyt, wirus również żywi się tobą, swoim własnym żywicielem. Nie do końca pozwala ci zginąć, ale konsekwentnie utrzymuje cię w stanie niskiej energii i braku równowagi. Powodem, dla którego ludzie bawią się w dramaty i próbują zwrócić na siebie uwagę, jest to, że są to smaczne kąski dla owego wirusa. W ten sposób wirus napełnia cię mocnymi dawkami energii jak cukierkami, a następnie zaczyna pożerać od środka, wypełniając wątpliwościami i wstydem oraz sprawiając, że czujesz się mały i słaby. A wtedy, gdy znów poczujesz się okropnie, zaczniesz szukać kolejnego zastrzyku energii i cykl się powtórzy. Osobiście nauczyłam się rozpoznawać tego wirusa po tym, kiedy czuję, że kurczę się w środku, kiedy wątpię w siebie,
oraz kiedy minimalizuje własne potrzeby i pragnienia. Kiedy tak się czuję, wymyślam niezliczone sposoby na uzyskanie aprobaty i zapewnienia od innych. Ale to tylko karmienie się ich energią, spowodowane przez wirusa. Może to być trudne do rozpoznania, ponieważ nauczono nas, że lepiej, a nawet honorowo jest się skurczyć i ukryć, być miłym i najpierw zadbać o innych lub w jakiś sposób uzyskać ich zapewnienie, że wszystko z nami w porządku. Jeśli znasz kogoś, kto ciągle przeprasza lub pyta, czy zrobił coś złego, to jest to właśnie wirus poszukujący energii i zapewnienia. Wirus zmusza nas do wywoływania bezsensownych konfliktów i dystrakcji. Tylko po to, żeby podsycić energię i się nią nakarmić. To właśnie pozwala mu stale na nas żerować. Podczas gdy my cierpimy oraz obwiniamy siebie i innych. W ten sposób utrwalamy ten cykl w nieskończoność, nie rozumiejąc przy tym, co tak naprawdę się dzieje. Wirus wewnętrznych głosów, jakie kiedykolwiek napotkamy, a nie jest to nawet prawdziwa część nas samych. To tylko śmierdzący pasożyt. Masowa świadomość to ogromna, chaotyczna i silna zupa energii, w której jesteśmy zanurzeni, po prostu będąc tutaj, na Ziemi. Otaczają nas ludzie skażeni wirusem, a także miliardy ich aspektów. Nieskończona liczba systemów wierzeń, bogów wszelkich przekonań i wystarczająca liczba myślokształtów, żeby zaludnić kilka galaktyk. To zaskakujące, że jeszcze w ogóle pamiętamy, jak się nazywamy. Bycie wrażliwym lub empatycznym oznacza, że odczuwamy wszystkie te szalone energie i przypadkowe myśli. Niestety, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do bycia świadomymi tylko siebie, automatycznie wnioskujemy, że wszystko, co czujemy i myślimy, jest nasze i z uporem maniaka próbujemy naprawiać każdy najnowszy wewnętrzny problem. Dlatego niezwykle ważne jest, żeby pamiętać i zdawać sobie sprawę, że nie wszystko, co czujemy, należy do nas. W istocie tylko niewielki procent tego, co odczuwamy, pochodzi z naszego wnętrza. Reszta jest tym, co przejmujemy od innych i z otoczenia. Odsiewanie hałasu oznacza rozróżnianie tego, co nie należy do ciebie, i wybieranie tego, co jest twoje. To generalnie jest bardzo proste. Wszystko, co wybierzesz, jest twoje. Resztę możesz odpuścić, kiedy tylko zechcesz. Co zatem robić? Oddychaj. Bierz głębokie i świadome oddechy. Raz za razem. Czuj. Notuj w sobie wszystkie wrażenia i zmysłowe doznania, w tym mniej konkretne rzeczy, takie jak presja, napięcie, chaos i tak dalej.
akceptuj. Decydującym punktem jest wybór uznania i przyjmowania, zamiast prób naprawiania tego, co czujesz. Pozwól się temu poruszać. Oddychaj, czuj i uznawaj. Oddychaj, czuj i uznawaj. Wtedy wszystko w naturalny sposób będzie się przesuwać i zmieniać. Wiedz, kim jesteś. Jesteś świadomą ludzką istotą, odkrywającą swoje prawdziwe ja. Bogiem żyjącym w przebraniu na ziemi. Kochaj siebie. Uznaj odwagę i determinację, jakich wymaga od ciebie to życie, a następnie zrób coś. Coś. Cokolwiek. Żeby wyrazić to uznanie i miłość dla siebie. Bycie zajętym dbałością o siebie oznacza, że o wiele łatwiej wyciszyć kakofonię zbiorowej świadomości. W końcu zrozumiesz, że przypadkowe myśli o strachu, o sądzie i konflikcie nie zasługują na choćby jotę twojej uwagi. Nauczysz się, jak pozwalać im przepływać przez twoją świadomość, zamiast zapewniać im miejsce w warsztacie konserwacyjnym i naprawczym twojego umysłu. Choć to wszystko może wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości jest bardzo, bardzo proste. Wraz z całkowitą miłością i akceptacją siebie, aspekty wracają do domu. Wirus znika, a zamieszanie wokół ciebie przestaje mieć znaczenie. Kochanie siebie to ostateczny wybór. Wybór, który musisz wdrażać w życie na co dzień, a nie tylko o nim myśleć. Podążanie za tym wyborem, nawet kiedy nie jest to łatwe, sprawia, że staje się on namacalny i że faktycznie wpływa na twoją codzienność. Kiedy twoja miłość do siebie jest rzeczywista i lojalna, nie ma już znaczenia, skąd pochodzą i co mówią różne głosy. Ponieważ najczystszy będzie twój własny głos. Jestem tym, kim jestem. Ja istnieję. Nic innego już się nie liczy.